Z kim jesteśmy połączeni gazociągami, z kim jesteśmy połączeni na stałe, jeżeli chodzi o dostawy gazu i jak te, te, te połączenia wyglądały. Tutaj oczywiście jeszcze na przykład nie ma gazociągu Baltic Pipe, czyli jakbyśmy sobie popatrzyli od Europipe, Dania przez Morze Bałtyckie, natomiast mamy całą sieć połączeń z Morza Północnego i do Wielkiej Brytanii, do, do, do tej północnej części Europy, Holandia, Belgia, Niemcy. Mamy Rosję. I jej macki takie gazowe, bo tutaj mamy i czy mieliśmy Nord Stream I od północy, gazociąg Jamalski przez terytorium Białorusi-Polski, gazociąg Braterstwo, Progres Sojus, który. Mm, który znajduje się na terytorium Ukrainy i przesyła gaz, obecnie właściwie jeden z dwóch działających gazociągów, który dostarcza rosyjski gaz do Europy. Potem mamy gazociąg bałkański, czy też biegnący przez terytorium Ukrainy, ale dostarczający gaz do tych południowych części, czyli Rumunia, Bułgaria, wcześniej jeszcze Turcja. Mamy Turkish Stream, czyli gazociąg omijający Ukrainę po morzu po dnie Morza Czarnego. Mamy Blue Stream, czyli gazociąg dostarczający rosyjski gaz bezpośrednio do Turcji. TANAP, czyli to połączenie gazowe z Azerbejdżanem, ono oczywiście cały czas jest rozbudowywane i jest rozszerzane tak, żeby zwiększyć te możliwości importu gazu z Azerbejdżanu. Na dzisiaj tego gazu z Azerbejdżanu możemy sprowadzać około 10 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. No patrząc na, na, na zapotrzebowanie europejskie, no to jest niewiele, natomiast to jest ważny kierunek, perspektywiczny kierunek, jeżeli chodzi o sprowadzanie gazu. Potem mamy południową część, czyli te kraje południa Europy, Hiszpania, Włochy, które korzystają z gazu wydobywanego w Afryce, to głównie Algieria i tutaj dostarczamy gaz poprzez sieć gazociągów, które biegną albo na Sycylii, albo biegną do południowej części Hiszpanii. Także tutaj widzimy jak wygląda kwestia tego gazociągowego, tego rurowego oplatania Europy, zaopatrzenia. Pamiętajmy, że ta wschodnia część, Część praktycznie nie funkcjonuje, tak jak powiedziałem, Nord Stream 1 wysadzony na dnie Bałtyku we wrześniu 2022 roku. Zresztą za chwilę będziemy mieli za tydzień będziemy, za dokładnie tydzień będziemy mieli rocznicę tego wydarzenia. Gazociąg przez terytorium Polski również nie tłoczy gazu do Europy, dlatego że Rosja nałożyła sankcje na kontrsankcje na spółkę Europol Gaz, czyli tego właściciela gazociągu jamalskiego. Z racji, że tam jest ta, ta spółka jest łączona pomiędzy PGNIGiem i Gazpromem. Te obie spółki mają po około 48% udziałów. Zarządczych w tej spółce, no i Rosjanie nałożyli sankcje właśnie na tą spółkę na, w ramach takiego odwetu. No i formalnie Gazprom nie może korzystać z gazociągu jamalskiego do przesyłu gazu do Europy. Mamy gazociągi te przez, biegnące przez terytorium Ukrainy. Mimo trwającej wojny, cały czas około 35-40 miliardów metrów szacunkowo, oczywiście, rocznie tego gazu do Europy tą. Trasą dociera, no i gazociąg Turkish Stream, który w części zaspokaja rynek turecki, 16 miliardów i 16 miliardów jest przeznaczonych na rynek europejski. Tam jest połączenie z Bułgarią, Bułgaria, Serbia, Węgry, które, które dalej przesyła gaz właśnie w kierunku, w kierunku północy Europy.